Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Zacznijmy dzisiaj od trybu multiplayer i od przedstawienia drużyny, bo dość dużo zmian zaszło. Po pierwsze Moonhaze. Jest najszybszy pośród nich i mam Moonhaze głównie ze względu na ten jego atak, który usypia przeciwników już często w pierwszej turze, bo jest dość szybkim. Mitycznym Pokemonem. Drugi to oczywiście Haze. Ma zadanie takiego atakera, czyli po prostu jak najwięcej zadawać obrażeń i też potrafi się setupować, czyli boostować swoje statystyki. Takimi oto atakami będzie się posługiwał. Mr. Beast, który jest tankiem po prostu. On ma najwięcej HP z mojego teamu i ma taki set nieco bardziej defensywny. Ma Mega Taunt, Shock. Usuwa negatywne efekty z siebie i daje immunitkę na torturę. Na koniec pokażę set Moonhaze'a. No, głównie oparty na tym Shatter the Lantern. Oczywiście też ma Chosen from Among Others i Carlos Aidat. Przechodzimy do bitw. Niestety jego Moonhaze jest... A nie jest szybszy. No to dobrze, zaczynamy. Myślę, że Blow the Ashes będzie dobrym atakiem w tym momencie. No, on oczywiście też posiada ten atak. Dobrze, że poekspiłem usuwanie staminy na ostatni poziom przy Moonhaze'ie, a przy Haze'ie jeszcze nie do końca. No i to już jest praktycznie koniec bitwy. Pora na kolejną bitwę. No to standardowo. Najpierw Chosen from Among Others i Shatter the Lantern. Dość spore obrażenia wszedły. No i teraz muszę go jeszcze dobić. Śmieszne nazwa w sumie ataku, bo Blinding Punch, a dostał efekt Daze'a. Może też to potrafi blindować. Nie znam jego setu, szczerze mówiąc. O, specjalny atak mi się udało zdobyć, bo chyba tylko 5% szans jest, że można użyć specjalnego ataku w tej grze. Dobra, bez zbędnego przedłużania od razu idziemy do kolejnej bitwy. Tutaj widzę już taki trochę bardziej kompletny team, ale jak najbardziej do ugrania też jest. Okej, pora zboostować statystykę ataku. Również użyję Mega Taunta. Oczywiście stamina mi się regeneruje. Taki set dobrałem do niego.
Oczywiście Mirror Damage działa. No. Myślę, że nie jest źle, chociaż tym Megatauntem przeciwnik namieszał. No i też jest po bitwie. Wszystko jest już ustawione, więc pora zacząć. Na początku Stun i Sunburn. Później Bloody Ashes. Od razu dam mu szoka. Pójdę teraz bardziej pod damage, Sleep Under the Moonlight. No i moja taktyka na bossa działa. Jeszcze to oczywiście nie koniec odcinka, bo jeszcze przejdę do Mythic Dungeons. I tutaj mam jeszcze niedokończoną bitwę. Megatauntę ma Centurion. Ale ja mam na to sposób. Mr. Beast, standardowa taktyka. Najpierw Megataunt, później atak szokiem. Wcześniej to u mnie Dr. Watts ten szokiem władał, ale mi się dość sporo zmienił od ostatnich odcinków. O! Rzadko kiedy mi się udaje takie dobre nagrody z ruletki trafiać. Z odcinka pora na mały opening. Dobra, teraz w tle będę się pokazywać wszystkie moje trafy. I to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia i cześć!